Witam bardzo serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. Ostatnio jak mamy nowy czołg, nowe czołgi średnie francuskie, czyli AMX-a 30 prototypę i AMX-a 30B, zawsze porównywano, znaczy część graczy porównuje właśnie tego AMX-a 39 tieru do Leoparda PTA. I właśnie w tym odcinku zobaczycie właśnie, czy to jest prawda, czy te czołgi są bardzo do siebie podobne. A dobrą bitwę na tym czołgu na mapie Piaszczysta Rzeka wykonał gracz o niku Dabek, którego goszczę na TeamSpeaku. Witam. Cześć Faja, witam twoich widzów. Dobra, to może... Na początku pierwszy ładny strzał, nawet nie przycelowałeś, tylko można powiedzieć bez snajperskiego widoku. Ale na początku oczywiście inne pytania. Zawsze pytam się graczy, dlaczego wybrali taki nick w grze World of Tanks. Czy to jakiś przypadek, czy ma to jednak jakiś ważny powód? Czyli co oznacza Dabek i dlaczego wybrałeś ten nick w grze? No, nick Dabek to wybrałem ze względu na swoje nazwisko. A, to jest część mojego nazwiska. To nie mówimy, nie mówimy, jakie masz nazwisko. Można się tylko domyśleć. Nawet nie będę spekulował. Dobrze. No nie, nawet nie myślę, bo wymyślę dobrze i później będą do ciebie czołgiski pisać, a ty jesteś żonaty przecież, nie? No tak, no tak. Okej. Czołg 9 tier Leopard rzuciło cię fajnie, bo też na 9 tiery żadnej dziesiątki nie ma, jedna tylko artyleria. No i może na początku, co tu chciałeś na początku zrobić, jaki plan i dlaczego właśnie w tym miejscu? Na początek chciałem zająć środek mapy, po prostu gdzie tu z tej górki mamy ostrzał na obydwie strony mapy. Potem zobaczyłem, jak się rozjechał nasz team, a więc było oświecone i z tej strony, a więc ze środka mapy miałem bicie i na lewą, i na prawą stronę. Mogłem cały czas prowadzić ostrzał. I w dalszej części bitwy po prostu chciałem się przesuwać jak najbardziej do przodu na środek tej mapy. Tak jak mówiłem na początku, AMX 30 prototyp jest zawsze, tak się mówi, że to jest coś podobnego do Leoparda 9 tieru. Czy się zgadzasz z tym, co mówię, bo ty masz i tą dziewiątkę, i tą dziewiątkę. Czyli jakbyś porównał te czołgi? Nie wiem, który czołg twoim zdaniem jest lepszy? Czy są podobieństwa, czy jednak są jakieś różnice? Znaczy tak, od niedawna mam właśnie zakupionego AMX-a 30 i szczerze mówiąc mam tam rozegrane, nie wiem, około 30 bitew, ale czołgi są według mnie porównywalne. Wręcz może AMX 30 ma na papierze gorzej, ale skupia według mnie lepiej i nie wiem, porównałbym go tak, że jest ciut lepszy od Leoparda PTA, choć mam mniej rozegranych bitew. A jeżeli chodzi o wady i zalety, no to czołgi są bardzo podobne. Tu chodzi o mobilność, czyli i ten Leopard, jak i AMX-30B mają dobrą mobilność, czyli możemy zająć jakieś strategiczne miejsce na mapie, tak jak tu właśnie widać, ustawić się gdzieś. Mają dobry współczynnik kamuflażu, dobry zasięg widzenia, co pozwala nam właśnie świecić i oddawać cały czas ogień. Tak, właśnie jeżeli chodzi o celność w cyferkach, 0,32, czyli bardzo dobra celność u Leoparda, 0,33 u AMX-a i czas skupienia działa jest taki sam, 2,3 sekundy, ale ty mówisz, że jednak to działo twoim zdaniem AMX posiada lepsze. Ja już nie pamiętam, bo nie grałem dawno na tej dziewiątce, chyba, nie wiem, 2 lata temu, ale z tego, co widzę teraz, to ty nie przechodzisz nawet w snajperski mod, tylko bijesz tak jakby z daleka masz ten widok na celownik, nie? Tak, nie wiem, mam takie wrażenie, że po prostu jak mam tak skupione, ten celownik jest bardzo zwężony na ten czołg, że po prostu lepiej trafia. Mam mniej jakichś takich dziwnych strzałów, że ten pocisk mi spada, że coś, nie wiem, tak po prostu, taki mam styl gry po prostu. Mhm. Oczywiście różnica między tymi czołgami jest również taka, że no, AMX 39 tieru ma
ponad sekundę, prawie sekunda i dwie dziesiąte lepsze przeładowanie działa. Tutaj widzimy 9,36, a tam jest 8,17 bodajże, z tego co pamiętam. I depresja działa. Tutaj na dziewiątym tierze jest to 6 stopni, a 8 stopni ma francuski dziewiąty tier, czołg średni. Ja tylko tak powiem, że jednak jeżeli chodzi o Leoparda, jest większa różnica między dziewiątym tierem a dziesiątym, oczywiście na korzyść dziesiątki. Jeżeli chodzi o AMX-a, dziesiątka i dziewiątka naprawdę bardzo podobne, tak mi się wydaje, chociaż jeszcze dziesiątką nie grałem, ale według cyferek bardzo podobne czołgi. Dwa zniszczone czołgi, 3000 obrażeń, ale drużyna zaczyna przegrywać. Tak, tu drużyna już, jak widać, jedna flanka w ogóle padła. A więc tu mówię, miałem tą strategiczną, fajną pozycję, że mogłem tu ich ostrzeliwać bez wykrycia. Chociaż powiem ci szczerze, nie wiem czemu te czołgi w tej chwili mnie nie wykrywały. I mówię, tu już zaczęło się coś takiego dziwnego dziać, bo tu dużo czołgów wyjechało i cały czas nie zostałem wykryty. Tu nawet mamy niszczyciela dziewiątkę, nie wiem, może to nie jest jakiś dobry gracz, może nie miał załogi, że on mnie po prostu nie wykrył. No ale mówię, no tu fajnie mi te pociski wchodziły i tu już wiedziałem, że to będzie fajna bitwa. Można zejść lepiej z przeładowaniem działa, gdybyś założył wentylację, ale ty masz tu jakie moduły? Ja mam tutaj optykę, skupiacz i stabilizator. Z tego względu, że ten czołg wydaje mi się, że to jest czołg po prostu drugiej linii, czołg wsparcia, lub można go zrobić jako pasywnego spota z innymi modułami. Ale mówię, tu ja gram z drugiej linii i wolałem po prostu takie moduły, które zapewniają podczas obrotu wieży większą po prostu skuteczność. Czyli ty nawet nie masz dosyłacza tutaj, tak? Nie, mam dosyłacz, sorry, nie mam, wtedy mam tak, stabilizator, optykę i właśnie dosyłacz. Aha, bo jeszcze powiedziałeś skupiacz, czyli... Skupiacz ewentualnie można założyć. No, ale wtedy byłoby prawie 10 sekund przeładowanie działa, nie? A to już jest długo. No, to już jest długo. No jak na razie spokojnie, nie ma co opuszczać miejscówki, póki jest dobra. Tylko niestety już zostajesz prawie sam, jeszcze... Wrogich pojazdów jest 6, a E75 niestety za niedługo straci życie. Masz full HP jeszcze. Dokładnie, dokładnie. Tu nie wiem, no mi się tak fajnie udało ostrzelać te czołgi bez, mówię, bez wykrycia. Nie, może to chodzi o ten właśnie współczynnik kamuflażu, który właśnie to Leopard ma taki duży, jednak czołgi ciężkie nie widzą go. No tu trochę taki, nie wiem, niefartowny strzał w tego Tigera, nie wiem jak to nie weszło, ale... Zobaczymy, może się poprawisz, nie? Ale ISU wyjeżdża na ciebie, no i straciłeś połowę życia. Za 811, dobre losowanie ISU. Jeszcze Arta próbowała ci coś zrobić, no i coś zrobiła w zasadzie. Tak, ze splesza. No tak. A E75 za kilka chwil zginie i zostaniesz sam na 6 czołgów. Tak, i tu właśnie jak było widać, że Leopard PTA jest jednak miękkim czołgiem, który nie wybacza błędów, ale jednak to jarzmo działa, coś tam w gruncie rzeczy potrafi odbić. Tak jak tu było widać. Ale no, też to działo też jest również kapryźne, tak jak tu było widać na auto-aimie. Dingnęłem gdzieś tam z boku tego czołgu. Okej, okay, jeszcze 5 czołgów. Już masz 6000, prawie 300 obrażeń, 5 zniszczonych czołgów. Tobie zostało niecałe 700 HP. Ale oni mają w zasadzie 1/9 artylerię, 2/8 i 7. No tak i tak można powiedzieć trochę przesrane już, nie? Tak, tak. Tu mówię, tu już jechałem, żeby wykorzystać właśnie mobilność tego czołgu i zasięg jego widzenia, czyli żeby... Chciałem właśnie na początku zniszczyć tego Tigera i uciec gdzieś tam w prawą stronę na te wydmy i coś tam starać się świecić i jeszcze coś strzelić. Widziałem właśnie, że ten IS-3 mnie goni, IS-8 jedzie gdzieś tam na środek, a więc chciałem gdzieś ustawić się na tych wydmach, bo później zobaczyłem właśnie, że zaczyna się kap. I zdążyłem w kierunku kapa, przy okazji mówię, starając się coś zaświecić i oddać jakiś strzał.
Znaczy oni nawet sobie to dobrze pomyśleli, chociaż zobaczymy, czy im wyjdzie. Czyli jeden kapuje, IS-8 gdzieś tam czeka na ciebie, artyleria gdzieś tam czeka na ciebie, a IS-3 próbuje cię podświetlić. Taki mieli plan. Oczywiście może lepiej by im wyszło, gdyby trzymali się wszyscy w kupie. Zobaczymy. Znaczy, wydaje mi się, że tu plan mieli dobry, ale mówię, tu jest tą zaletą dużą jest mobilność tego czołgu i zasięg widzenia jego. I tu udało mi się to właśnie fajnie wykorzystać. Tu w ogóle tej arty się nie spodziewałem. I tu uważam, że też zrobiłem błąd, bo powinienem, nie wiem, dokończyć tą artę, ale tak jak widzisz, jak cofam tyłem, to działo nie chciało mi się opuścić. Mhm. I nie wiem, uciekałem do przodu, mówię, najpierw zrobię tego kapa i zrobię kółeczko sobie dookoła i spróbuję dalej gdzieś tam ich świecić i zadawać obrażenia. No właśnie, trochę tej depresji działa brakuje. Tu właśnie widać fajnie. 6 stopni to jest tyle, co ma obieg 140 radziecki met, a wiadomo, nie jest to dużo. Okej, kap załatwiony. IS-8 cię nawet nie zauważył, ani artyleria. Tu właśnie widać fajnie ten kamuflaż jego. I choć nie mam naprawdę dobrej załogi, bo to są jakieś 3 perki, a świecę go dalej cały czas tak ładnie. Mhm. Czyli nie postanowiłeś wracać się po artylerię, tylko szukać... ISA 8 chciałeś od tyłu, nie? Jakoś tam... Tak, dokładnie. Mówię, nie wiem, czy to nie był błąd, a więcej szczęścia niż rozumu, że nie pojechałem po tą artę, ale... Ale no już tak, wiadomo, to już było tyle kili, rączki trochę latały, wiadomo jak to jest. No, słabe losowanie niestety. Mogłeś go wykończyć i już by było o wiele łatwiej, ale nadal chociaż... nie zostałeś wykryty, nie? Tak, chociaż muszę dodać jeszcze, że to działo ma bardzo wysokie losowania, bo średnie obrażenia ma chyba 390, z tego co pamiętam, a siadają takie strzały po ponad grubo 400. Mhm. A więc tak jak mówisz, ten IS-8 już mógł być skończony. No tu też już ten strzał od artylerii. Tylko, że też musisz uważać, bo IS-8 ma chyba średniego 440 i też może cię zniszczyć na hita. No zobaczymy. No IS-8 ma dosyć twardą wieżę, już masz tu, zostały ci tylko goldowe pociski. Ja bym chyba wolał odłamków oburzące założyć teraz. Tak, dokładnie, ale mówię, ja już nie myślałem tu w tej chwili, powiem ci szczerze, przyznam się. Tylko mówię, miałem takie zadanie, pierwszy mój taki zamysł to był właśnie, żeby wyjechać na tego ISA od razu i go skończyć, żeby ta arta do mnie strzeliła, ale jakoś dziwnie się zatrzymałem, znowu, jak zobaczycie, co się stało, dalej dużo emocji było i... Czyli co, ryzykujesz i wjeżdżasz na niego, właśnie tak? Nie. To zobaczmy. No i Dink na wieży i dalej już tu teraz zgłupiałem, bo lepszy pomysł by był objechać to już później, jak sobie myślałem, tą linią 0 i z linii 0 wjechać na te wydmy i śmiało bym go wyświecił i nie byłoby takich emocji. No tu dalej arta do mnie strzela. Ale bliziutko, nie? To było kilka metrów. Gdybym miał założony gold, to prawdopodobnie odłamek by cię sięgnął i 57 to by poszło. No a w tej chwili... W zasadzie to ty masz przewagę, no, ósma artyleria to ma przeładowanie około 36 chyba, czy 8 sekund, więc spokojnie możesz teraz ją poszukać. Tak, tu właśnie chciałem sobie pojechać środkiem i tak sobie pomyślałem, że gdzie ta arta może się schować i jak ona była w tym kwadracie J4, mówię, to albo się cofnęła gdzieś do tyłu, albo wjechała właśnie w to miasto. I tu skręciłem, żeby jechać środkiem, żeby jak najwięcej tego obszaru wyspotować. I jak zobaczymy, no przyniosło to jakiś efekt. A więc, właśnie, no? Właśnie byłem pewien, że ona zjedzie gdzieś tam do tej wody, nie wiem, takie miałem wrażenie. Schowała się za domeczek, nie miała pomysłu na już grę, w zasadzie bała się spotkania z tobą i wygrałeś bitwę dla drużyny. Jak widać, bardzo duża ilość czołgów uszkodzonych przez ciebie, czyli 13 czołgów uszkodzonych, 14 wyspotowany, a wyspotowałeś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli... Tak jest. Aha, nie, tu one były, że po twoim uszkodzeniu.
a 5. Po podświetleniu. Tak, tak, tak. O podświetleniu, przepraszam. No i medal Kołobanowa. W zasadzie sam na 6 zostałeś. Tak. Pula, obrońca, high caliber oraz specjalista, no to wiadomo jak jest pól. 8000 ponad obrażeń, 10 zniszczonych czołgów oraz 1890 pojedynczego expa. Nawet trochę zablokowałeś na tą swoją miękką wieżę, a przypomnę, że ten czołg jeszcze miękciejszy jest niż AMX 30 prototyp, bo ma 70 na kadłubie i tylko 52 z przodu wieży, a AMX ma po 80 z przodu. Więc tak jak mówiłem, ten czołg nie, no niestety nie wybacza błędów, a więc tu trzeba szanować HP na początku bitwy, bo jak widać, jak się zostaje na kilka czołgów, no można zrobić fajną bitwę. Nie? 40 wywalonych pocisków, więc musiałeś trochę goldowych, ale tak i tak zarobiłeś 35 tysięcy na czysto. To w zasadzie tyle. Jeżeli chcesz jeszcze na koniec coś powiedzieć o klanie, czy kogoś pozdrowić, to wal śmiało. Tak, od ponad 2,5 roku jestem w klanie PKP, który składa się z 4 batalionów, a więc dla każdego gracza znajdzie się miejsce. Głównie gramy twierdze, kampanie. Z powodzeniem gramy właśnie kampanie, w których wygrywamy czołgi, a więc chętnych zapraszam. W szczególności chciałbym pozdrowić graczy z klanu PKP, jak i również Huntusa i chłopaków na streamie. No i oczywiście moją piękną żonę, która w końcu może polubi czołgi po obejrzeniu tego filmiku. Okej. PKP to nie jest Polskie Koleje Państwowe, nie? Nie. Polska Kawaleria Pancerna. Tak jest. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Cześć.